Kampania Bezpieczna Droga dla Jerzy, czyli Jeżdżę Bezpiecznie, ma na celu uświadomienie kierowców, by zwracali szczególną uwagę na te urocze zwierzęta. Wiele z nich ginie pod kołami samochodów. W tym celu postawione zostaną nowe znaki drogowe. Większość jest na przykład w centrum miasta. Pierwszy znak pilotażowy, który wyniesiemy po tym, jak właśnie zostanie wybrany w marcu, stanie na ulicy Krzywoustego. Natomiast właśnie w porozumieniu z ekostrażą wiemy, że na przykład ulica Legniska jest też dużym zagrożeniem dla zwierząt. Więc mam nadzieję, że ten projekt społeczny Bezpieczna Droga dla Jerzy, Jeżdżą Bezpiecznie, będzie dobrą kontynuacją tej kampanii, którą prowadzi Miasto Dzikie w mieście. To nie jedyne zabiegi, które podejmuje miasto, by chronić zwierzęta. To jest kwestia ekoszenia i kwestia właśnie grabienia liści. I my apelujemy już od paru lat i od paru lat pokazujemy, po co to robić, jak to robić, i między innymi chodzi o jeże. To może nie chodzi tylko stricte o to, że o same jeże, bo to akcja nie jest dedykowana konkretnie jeżom, jak to często jest przedstawiane. Ona jest dedykowana temu, żeby tych substancji, jakie są zawarte w liściach, nie wynosić z terenów zieleni od razu, tylko żeby one sobie wnikały w glebę, żeby one zabezpieczały przed mrozem ziemię, żeby z korzyścią dla drzew, ale jak jest z korzyścią dla jakiejś części przyrody, to jest z korzyścią dla całej reszty przyrody. Więc jeże mają tam i schronienie, a przede wszystkim schronienie mają jakieś mniejsze zwierzęta, którymi jeże, zwłaszcza jakieś pędraki, jakieś larwy, którymi jeże się żywią. Nowy znak, który stanie na wrocławskich drogach, wybiorą wrocławianie. W głosowaniu można wziąć udział na fanpage'u Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na Facebooku. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.